Oto mój misiu. Dołącz do przyjaciół misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, aby nic nowego Cię nie ominęło. Wirujące zabawy w wesołym miasteczku. Wkraczamy do wesołego miasteczka, gdzie dziecięce marzenia stają się rzeczywistością. Zaczynamy! Miś Brązuś wraz ze swoim przyjacielem Szczurkiem Łakomczuszkiem wybrali się do wesołego miasteczka. Gdy stanęli przed bramą do tego bajkowego świata, ich serca zabiły mocniej. Miś Brązuś i Szczurek Łakomczuszek weszli do środka, a ich oczy zaświeciły się jak gwiazdki na niebie. Całe miasteczko tętniło życiem. Widok rozświetlonych karuzel, straganów z kolorowymi balonami sprawił, że oczy bohaterów błyszczały z radości. To właśnie tutaj czekają fantastyczne przejażdżki na kolejce, karuzele, wielkie koła młyńskie i wiele innych atrakcji, które dostarczają niezapomnianych wrażeń. Tak rozpoczyna się niezwykła przygoda misia Brązusia i szczurka Łakomczuszka. Co się wydarzy w tym wesołym świecie pełnym różnych niespodzianek? Pierwszą atrakcją, na którą zdecydowali się wybrać, był karuzelowy konik. Miś Brązuś usiadł na zielonym koniku, a szczurek wybrał tego w kolorze niebieskim. Kiedy muzyka zaczęła grać, karuzela zaczęła się obracać, a oni unosili się w powietrzu na swoich konikach. Chwilami czuli wiatr na buzi, a chwilami radośnie machali do innych uczestników kręcących się na karuzeli. Następnie postanowili odwiedzić wielkie koło młyńskie. Weszli do swoich koszyków, a potem, jak na huśtawce, unosili się wysoko w górę. Z góry miasteczko wyglądało jak mała kraina bajek, a miś Brązuś i szczurek Łakomczuszek cieszyli się niesamowitym widokiem. Kiedy wznosili się wysoko na niebie, mogli zobaczyć całe miasteczko jak na dłoni. Malutkie stragany, koniki do przejażdżek i karuzele, które kręcą się jak liczny wir. Z góry mogli dostrzec roześmiane twarze innych dzieci. Widzieli małe muchy, które tańczą wokół kolorowych kwiatów, a motyle unoszą się w powietrzu jak żywe malowidła w ruchu. Na każdym kroku wesołego miasteczka spotykają uśmiechnięte maskotki, które witają ich serdecznymi minkami i zapraszają do wspólnej zabawy. Wszędzie gra muzyka, a wiatr rozwiewa włosy i stroje. Czujemy, że to miejsce jest wyjątkowe, pełne przygód i niespodzianek. Po tej atrakcji postanowili przejechać się rollercoasterem, czyli kolejką górską, która była pełna zakrętów i podjazdów. Szczurek Łakomczuszek i miś Brązuś od razu wiedzieli, że trzeba trzymać się mocno i upewnili się, czy pasy są dobrze zapięte. Gdy rollercoaster ruszył, miś Brązuś i szczurek, krzycząc i śmiejąc się, zjechali z góry na sam dół. Było to dla nich niesamowite doświadczenie. Gdy znaleźli się już na dole w wesołym miasteczku, w pewnym momencie miś Brązuś spacerował obok wielkiej karuzeli. Nagle usłyszał smutny płacz. Szybko odwrócił się w stronę dźwięku i zobaczył małe dziecko, które zgubiło swoich rodziców. Było bardzo przestraszone i nie wiedziało, co robić. Brązuś od razu wziął dziecko za rękę, uścisnął je i mu powiedział: nie martw się, jestem tutaj po to, aby ci pomóc. Razem odnajdziemy twoich rodziców. Miś Brązuś wiedział, że trzeba zachować spokój i zastosować swoje supermocne wąchanie, które pomoże mu odnaleźć rzeczy nawet w najbardziej ukrytych miejscach. Skupił się i wąchał powietrze,
aż nagle wyczuł znajomy zapach. To był zapach rodziców dziecka. Razem z dzieckiem miś Brązuś ruszył przed siebie, podążając za tym zapachem. Przeszli przez tajemniczy las, gdzie drzewa pochylały się, jakby pomagając w poszukiwaniach. Przeszli przez rzeczkę, gdzie wesołe rybki pozdrawiały ich uśmiechami. W końcu w oddali zobaczyli mamę i tatę dziecka, którzy z niecierpliwością szukali swojej pociechy. Gdy tylko dziecko zobaczyło rodziców, krzyknęło radośnie i pobiegło prosto w ich ramionach. Rodzice bardzo byli wdzięczni za pomoc misia Brązusia i podziękowali mu serdecznie za odnalezienie ich pociechy. I tak miś Brązuś zawsze był gotowy, aby pomagać. Jego dobroć i wesołość rozjaśniały każdy dzień w tym wyjątkowym, bajkowym miejscu. Bo każdy z nas może być bohaterem. Wystarczy tylko chęć pomagania innym i możemy zmieniać świat wokół nas na lepsze i przynosić radość innym. Miś Brązuś uśmiechnął się i odpowiedział do szczurka, że miasteczko jest naprawdę wspaniałe. Każdy kącik ma swoje wyjątkowe piękno, a każda atrakcja jest niesamowita. Idąc dalej, spostrzegli oddzielony obszar, na którym znajdowały się dziesiątki kolorowych motyli. Były to motyle o różnych kształtach i kolorach. Niebieskie, żółte, czerwone, zielone. Każdy motyl miał inne wzory na swoich skrzydełkach, jak małe, żywe obrazy. Szczurek Łakomczuszek stał jak wryty, obserwując, jak te delikatne stworzenia unoszą się w powietrzu. A miś Brązuś, zachwycony kolorami, podskakiwał, próbując je złapać. Obok motyli latały także radosne muchy. Były to muchy w paski, w kropki, z długimi i cienkimi skrzydełkami. Szczególnie spodobała się im duża muszka w czerwono-czarnym ubranku, która wydawała się całkiem zadziorna. Ta muszka, jak przedszkolne dzieci, bawiła się w chowanego między kwiatami i krzakami, a gdy tylko zauważyła misia Brązusia i szczurka Łakomczuszka, którzy ją obserwowali, zaczęła przycinać sobie dowcipne fikołki, co bardzo ich rozbawiło. W magicznym ogrodzie motyli i much było również kilka kwiatowych, niewidzialnych tamburynów. Wystarczyło dotknąć delikatnie płatków kwiatów, a nagle w powietrzu pojawiały się mini tamburyny wykonane z kwiatowych liści, które zaczynały tańczyć w rytm zabawnej muzyki. Brązuś i Szczurek natychmiast dołączyli do tego wesołego tańca, klaszcząc w łapki i machając ogonami. W międzyczasie pojawiło się kilka biedronek, które przyleciały na powitanie. Czarne plamy na ich czerwonych skrzydełkach sprawiały, że przypominały kolorowe baloniki. Te sympatyczne stworzenia zaproponowały misiowi Brązusiowi i Szczurkowi swoje towarzystwo i poleciały z nimi wokół ogrodu, pokazując im najpiękniejsze zakątki tego bajkowego miejsca w wesołym miasteczku. Cały obszar wypełniał się jasnym śmiechem i radością, gdy miś Brązuś i Szczurek Łakomczuszek bawili się z tymi uroczymi owadami. Każdy z nich mógł poczuć się jak bohater w bajce, a otaczający ich świat wydawał się bardziej kolorowy i szczęśliwy. W tym magicznym ogrodzie motyli i much czas płynął szybko. Miś Brązuś i Szczurek zrobili mnóstwo zdjęć z motylami, uśmiechając się do nich jak do swoich przyjaciół. Miś i Szczurek zauważyli także kolejną atrakcję. Wielkie, kolorowe gokarty. To była fantastyczna karuzela na kółkach, która wyglądała jak magiczna karoseria samochodu. Brązuś wybrał sobie gokart w kolorze zielonym, bo to jego ulubiony kolor.
Miał na nich wielką, uśmiechniętą buzię i oczywiście dużą liczbę 1, bo przecież był najlepszym kierowcą na świecie. A szczurek Łakomczuszek wybrał gokarda, tym razem w kolorze żółtym. Jego gokard miał zabawną buźkę z dwoma ogromnymi zębami, które wystawały na wierzchu. Gdy już usiedli w swoich gokardach, nadjechał uśmiechnięty pracownik Wesołego Miasteczka, który ich obsługiwał. Powiedział: witajcie, przyjaciele! Teraz zaczynamy niesamowitą wyścigową przygodę. Gotowi na start? Oczywiście miś Brązuś i szczurek Łakomczuszek oraz inni uczestnicy tej atrakcji kiwnęli głowami i byli gotowi do startu. Pracownik miasteczka dał im znak, że mogą ruszać. A miś Brązuś i szczurek trzymali mocno kierownicę. Ich serca biły jak dzwony, bo byli bardzo podekscytowani tym rajdem. Najpierw jechali powoli, żeby nauczyć się, jak sterować gokartem. Ale już za chwilę, gdy nabrali pewności, że wiedzą, co robić, to już nie było z nimi żartu. Pędzili przez zakręty, podskakiwali na nierównościach i dawali radę. Miś Brązuś wręcz wzbijał się na jedno koło, a szczurek Łakomczuszek wyścigował się z innymi uczestnikami, którzy jeździli na gokartach. Było to tak bardzo zabawne, że nie widzieli, jak czas szybko mija. Ich gokarty kręciły się i wirowały, a oni krzyczeli z radości. Dzieci na widok tak zabawnych kierowców też się śmiali, dopingując ich brawami. Po wielu rundach pełnych śmiechu i szaleństwa, miś Brązuś i szczurek Łakomczuszek w końcu zatrzymali swoje gokarty. Wysiedli z wielkim uśmiechem na twarzach i podawali sobie ręce, nawzajem sobie gratulując za udane wyścigi. Byli pewni, że stali się prawdziwymi mistrzami gokartów. Gdy byli już troszkę zmęczeni, znaleźli kolorowy domek z przekąskami. Miś Brązuś wybrał miodek, a szczurek Łakomczuszek nie mógł się oprzeć swojemu ukochanemu serowi. Siedzieli na piknikowym kocyku, jedząc swoje smakołyki i zajadając się w najlepsze. Po tej przerwie szczurek powiedział do misia: misiu, patrz! Tam jest dom stojący na głowie! Wykrzyknął szczurek Łakomczuszek, przewracając się do góry nogami ze śmiechu. To musi być super zabawne! Kiedy miś Brązuś i jego przyjaciel, szczurek, weszli do domku odwróconego do góry nogami, zaskoczenie było nie do opisania. Zaczęło im się kręcić w głowie. Sufit, który był teraz podłogą, wydawał się nagle tak daleko od nich, a meble przyklejone do sufitu sprawiały, że czuli się, jakby chodzili po suficie. To jest naprawdę dziwne, zawołał miś Brązuś, próbując stanąć na rękach i na nogach jednocześnie. To najzabawniejszy dom, jaki kiedykolwiek widziałem. Czy ja patrzę na sufit, czy na podłogę? Śmiał się miś Brązuś. Każdy krok w domu odwróconym do góry nogami wywoływał lawinę śmiechu. Wydawało się, że grawitacja też zaczęła żartować, bo wszystko było takie zabawne. Miś Brązuś stanął na rękach, a szczurek wraz z nim próbował to samo. Wygląda na to, że możemy teraz chodzić po suficie, jak na ziemi, powiedział miś Brązuś. I tak bawili się w domku odwróconym do góry nogami, przewracając się w koło. Ich przygoda stała się jeszcze bardziej szalona i wyjątkowa dzięki temu wspaniałemu domkowi odwróconemu do góry nogami. Miś Brązuś i szczurek Łakomczuszek znaleźli się przy jeziorze w Wesołym Miasteczku. Zobaczyli wyjątkowe łódki w kształcie kaczuszek, które pływały po wodzie.
Miś Brązuś natychmiast krzyknął. Och, patrz, szczurku, to są kaczuszki do pływania. Przyjaciele szybko wskoczyli do tych kaczuszek. Brązuś wziął wiosło w swoje łapki, a szczurek Łakomczuszek trzymał się mocno za dziób kaczuszki, jakby było ono kierownicą. Ruszyli w drogę, machając łapkami. Kaczuszki zaczęły płynąć powoli po jeziorze. Miś Brązuś był jak doświadczony kapitan, a szczurek Łakomczuszek czuł się jak prawdziwy marynarz na otwartym morzu. Ahoj, kapitanie misio, jesteśmy gotowi na przygodę! Krzyczał szczurek Łakomczuszek. Miś Brązuś i szczurek pływali po jeziorze, podziwiając piękne krajobrazy wesołego miasteczka. Widzieli małe mostki, które przeważały nad wodą, i kolorowe drzewka, które otaczały brzeg jeziora. Miś Brązuś i szczurek byli zachwyceni. Pływali na kaczuszkach, wyścigowali się z innymi kaczuszkami na jeziorze i śpiewali piosenki na cały głos. Wesołe miasteczko jest miejscem cudownej zabawy. Drogie dzieci, cieszcie się każdą chwilą. Podziwiajcie piękno dookoła Was i dzielcie się uśmiechem z innymi. Tak jak miś Brązuś i szczurek Łakomczuszek, zawsze znajdziecie szczęście i radość tam, gdzie jesteście, razem z przyjaciółmi i z rodziną. Choć nasza przygoda w wesołym miasteczku dobiega już końca, niech pozostanie w Waszej pamięci jako bajkowe miejsce. I nawet gdy wrócicie do swoich codziennych zajęć, zawsze możecie znaleźć trochę radości, którą odkryliśmy razem w tym wspaniałym, bajkowym, wesołym miasteczku. Niech każdy dzień Waszego życia będzie jak bajkowa przygoda. Bawcie się dobrze. Życzymy Wam mnóstwa fascynujących przygód i szczęśliwych dni, pełnych radości i zabawy. I do usłyszenia w kolejnych bajkowych opowieściach misia Brązusia i jego przyjaciół.